Hej, jak na pewno wiecie, lubię sobie inwestować w kapsułki. Na dobrą sprawę, od RME-ów do obecnie Paryża posiadam wszystkich kapsułek trochę. Mniej więcej w każdym zainwestowałem w okolicach 1000 zł minimum, niektóre nawet około 2000. I nie chodzi o to, żeby się chwalić, tylko żeby pokazać wam mniej więcej rząd wielkości. Taka jest moja taktyka, którą realizuję już od kilku lat właśnie, gdyż po prostu tak sobie wymyśliłem. I mamy kolejny event, jakim jest oczywiście Kopenhaga 2024. Co za tym idzie, pasowałoby, abym tutaj również się w niego zaopatrzył. Przyznam szczerze, miałem myśli, czy jest faktycznie sens dalej to drążyć, czy jest faktycznie sens dalej w to iść, patrząc z tej perspektywy, że moje kapsułki no przez ostatni długi czas dosyć mocno spadają. I okej, był ATH miesiąc, rok temu, w kwietniu, kiedy to niektóre Antwerpy, niektóre Sztokholmy kosztowały jakieś niebotyczne pieniądze. I być może wtedy był moment, żeby sprzedać. Być może tak. Ale ja z drugiej strony jestem zwolennikiem długoterminowych inwestycji. Wręcz bym powiedział turbo długoterminowych inwestycji. Przykładowo z tego powodu dalej trzymam Kraków 2017, który został zakupiony przeze mnie podczas trwania promocji na ten to właśnie event, więc już chyba domyślasz kiedy. Stąd też zastanawiałem się, czy jest sens dalej w to iść, czy nie zmienić swojej taktyki, nie ubrać się w coś totalnie innego, nie wymyślić sobie czegoś nowego, po prostu dostosować się do marketu, ale stwierdziłem, że przy okazji Kopenhagi, najprawdopodobniej Szanghaju, dam jeszcze ten kredyt zaufania. Dam ten kredyt z tej perspektywy, że teraz mieliśmy turbo dziwny czas. I to dziwny nie dlatego, że ja go nie rozumiem, tylko ogólnie dziwny czas z perspektywy całego CS-a, całego community i tak dalej. Mieliśmy pierwszy raz w historii przesiadkę z CSGO na CS2. Mieliśmy pierwszy raz w historii przesiadkę ze starego CS-a na nowego CS-a, podczas kiedy to cały czas działa market gdzieś w tle. Więc już widzimy to wszystko, wyciągnęliśmy wnioski i tak dalej. Stąd też jestem przekonany, że uwaga community, uwaga ludzi jest często rozbita na masę innych czynników niż jej stricte na kapsułki. Więc postanowiłem, że w tym roku się w Kopenhagę zaopatrzę i w Szanghaj najprawdopodobniej również też. Szanghaj albo Singapur. Przepraszam, zawsze sobie mylę te dwa miasta. Niestety. Muszę się chyba wybrać i wtedy przynajmniej będę pamiętał. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co, jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Owla, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Tak czy siak, najprawdopodobniej będę inwestował na Buffie, gdzie to, jak możesz zobaczyć, aktualnie te kapsułki są w cenie, powiedzmy sobie średnie 1,3 RMB, co na chwilę obecną daje nam 72 grosze za kapsułkę. Szczerze liczę, że to jeszcze to mogłoby w jakiś sposób spaść. Myślę, że to 1,1, 1,2 to jest spokojnie pułap, który można gdzieś tutaj wyhaczyć i może na to mniej więcej czekać. I teraz właśnie, a propos czekania, to jest dosyć ciekawa kwestia, z tego powodu, że z jednej strony, patrząc na to, ile trwały ostatnie promocje, które właśnie tutaj możecie zobaczyć, event, następnie kiedy zaczęła promocja, kiedy się skończyła. Te promocje trwają coraz dłużej. W związku z czym średnio widzę jakikolwiek sensowny argument, żeby stwierdzić, że teraz promocja na Kopenhagę będzie krótsza niż Paryż. Średnio coś takiego widzę. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to po pierwsze, to, że mamy nowy CS2, czyli nowego CS-a i Valve będzie chciał coś tutaj zrewolucjonizować. Mogłoby być, gdyby nie to, że Valve zarobiło gigantyczne pieniądze na Paryżu, największe w całej historii. Valve na Paryżu zarobiło tyle, co na Antwerpie i Sztokholmie razem wziętym. W związku z czym ten system się sprawdza, więc tutaj raczej ewolucji nie będzie. Druga sprawa, które mogłyby o tym świadczyć, jest to, że jak na pewno pamiętacie, były te viewer passy, które zostały wycofane dosyć szybko z CS-a. I to mógłby być symbol, w sensie symbol, to mógłby być taki mały sygnał mówiący o tym, że teraz te przedmioty będą znikały szybciej. Że tym, że te viewer passy szybciej wyleciały z CS-a, tak na dobrą sprawę Valve daje nam do po prostu, żebyśmy zrozumieli sobie, że uważaj, bo teraz kapsułki te szybko wylecą. I z jednej strony to mógłby być argument. Okej, mogłoby tak być, ale z drugiej strony, patrząc jakby z perspektywy Valve, tak? Nie mierzyć wszystkich swoją miarą, tylko patrzeć z perspektywy korporacji. Wiadomo jest, że jeżeli mają kurę znoszącą złote jaja, w tym przypadku patrzymy na jakiś event typu Major, którego jesteśmy teraz świadkiem, mowa oczywiście o Kopenhadze. I w momencie, kiedy to znosi złote jaja i chcemy jeszcze w jakiś sposób, wiecie, wycisnąć tą gąbkę bardziej, no to będziemy to robili raczej powoli, raczej nie będziemy się aż tak na głęboką wodę targać. Weźmy pod uwagę, że tak na dobrą sprawę każdy teraz spodziewa się długiej promocji. Przez to, że te promocje trwały tak długo, że Valve chwaliło się tymi, ile tam zarobili, ile nie zarobili i tak dalej. Popatrz sobie z tej perspektywy, że jeżeli Valve zakończyłby tą promocję wcześniej, to znaczy wcześniej? Ciężko powiedzieć, co to znaczy wcześniej. Po prostu wcześniej, niżeli tak na dobrą sprawę czas trwania, powiedzmy sobie, Blasta i dajmy sobie, nie wiem, kwestia bardziej
tygodni niż jakichś miesięcy, bardziej z tej perspektywy bym na to patrzył. Jeżeli bym zakończyłby tą promocję na tyle wcześniej, to wtedy bardziej byśmy się mogli mierzyć z takimi supply'ami, które okej, nie są małe, ale z drugiej strony patrzmy na to, że też nie są gigantycznie duże. Paryża, Antwerpa tutaj było w setkach tysięcy, kiedy się promocje kończyły, więc to też oczywiście pokazuje, że Valve więcej w tym czasie zarabia, oraz oczywiście te naklejki są też tam bardziej otwierane, kapsułki są dużo bardziej otwierane, na czym oczywiście też Valve zarabia, więc krótsza promocja w tym przypadku według mnie to jest strzał w stopę od Valve i myślę, że do czegoś takiego Valve by się nie posunęło, więc odbijam argument o coś takiej, że viewer pass był krócej, to znaczy, że kapsułki będą krócej, to nie jest żadna reguła, to nie wynika nic z niczego i tutaj w ogóle nie bym się do tego jakoś nie przystawał, także ja osobiście, jeżeli chodzi o mnie, kiedy to nagrywam, mamy 7 maja, ja osobiście wstrzymam się mniej więcej do, tak na dobrą sprawę, myślę, że końca maja albo początku czerwca spokojnie, daję sobie minimum 2 tygodnie na inwestycje w te to właśnie przedmioty, chyba że zobaczymy tutaj jakieś inne ciekawsze ceny, zobaczymy tutaj nagle jakieś gigantyczne spadki, które faktycznie mnie skuszą, aczkolwiek jeżeli zobaczę spadki podczas trwania promocji, no to będą to bardziej spadki, które zmuszą mnie do jakiejś refleksji nad swoim postępowaniem i nad słuszność tej inwestycji będę się zastanawiał, a nie na tym, czy kupować teraz, tak mi się na chwilę obecną wydaje, a to co pokaże market, to już nikt tego nie wie, więc nie pozostaje mi nam nic innego jak czekać, łapkować ten film, subować ten kanał i widzimy się oczywiście już jutro, trzymaj się, strzała!